Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do odcinka z Noity. I kochani, w następnych odcinkach pewnie będę chciał zrobić sobie jakieś codzienne podejście. Na razie jeszcze nie będę tego robił, bo chciałbym jak najwięcej secretów odkryć w tej grze. Dlatego mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, i tak, co nam się tu trafiło? Standardowo iskrowy pocisk. No i niestety niestabilny kryształ. On wybucha też jak się w niego strzeli, więc luz pod tym względem. Będę chciał się może w tym odcinku nawet dostać tutaj na górę, bo tam nas jeszcze nie było. A bardzo mnie interesuje, co tam jest. No i oczywiście też jak najdłużej, czy najdłużej, jak najdalej na dół oczywiście będziemy chcieli się też przemieścić. Nie wiem jak to będzie po tym noworocznym moim piciu. Zakwas złoto plus gleba. Dobra, możemy to wziąć. Trochę golda. Fajno, fajno, fajno. Dobra, umieraj. O! Zbierajmy sobie jeszcze trochę tego golda. Ej, tego jest sporo tu, naprawdę. Ile kasy? No, prawie tysiaczek, okej, to już mamy w sumie kasę, żeby sobie coś kupić. Dobra, czym ty jesteś? Co ty tutaj masz? Kula ognia, 15 sztuk. No, bez rewelacji, no ale... Lepszy ryc niż nic. Lepszy ryc niż nic. Złamana różdżka. Czym ty jesteś? A, to mieliśmy w ostatnim odcinku chyba, z tego co pamiętam. W ogóle kochani, jak wam mija nowy rok? Jak tam wy się czujecie w tym nowym roku? Opowiem wam szczerze, że dla mnie akurat sobota to była straszna. Czy straszna? No nie było jakoś tam super źle, no. Też nie robisz siebie, nie wiem, jakiegoś alkoholika, ale... Ale troszeczkę w tango poleciałem. Troszeczkę w tango poleciałem. Co ja w ogóle tutaj mam? Trawa plus gleba. Aha, to tylko tyle było. Trochę w tango poleciałem, no i niestety dzisiaj w poniedziałek no już jest ok, ale szału i rewelacji również nie ma. W ogóle wiecie co ja zrobię? Oprócz tego, że zaraz to spalę w chuj. No. Mam celek z baba z wesela. Te wody. No umyj się. No, umyty, umyty. Trochę HP-ków straciliśmy, trudno. Dobra, pali się. Jak to się spali do końca. W miarę to idzie, tylko tak. Jeszcze chciałem na pewno dać tej kryształ. Ale nie tu. Nie tu dokładnie, no ale trudno. Ej, bo to w ogóle się nie chce zaczepiać. To już mi się nie podoba. Jeszcze się chyba... Nie, dobra, myślałem, że się zablokowałem. Jest oko, to jest lipa, ten kryształ jest dziadowy. No to zabij się pewnie. Nie mówcie, że to jeszcze jest dalej. Na szczęście nie. Uff, jest przejście. Dobra, czym ty jesteś? Sfera energii... 0323... Ej, to może być fajne, tylko rozrzut jest spory. Na pewno lepsze to będzie niż to, co mamy w tej chwili. Golda... No pewnie, że to jest lepsze i to znacznie. I to znacznie. Au! Au, 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 au. Trzeba pamiętać również, że jestem... cały w oleju, więc raczej nie będę chciał się spotkać z ogniem. Raczej to mi się nie widzi. Umieraj. Nie, nie zdążyłem. Serio, kwas, wykąp się w krwi. Dobra, przejdźmy na lewo, niech tam się jeszcze to dopali. A tu może, o właśnie, może coś znajdziemy. Oj, i to naprawdę znajdziemy.
Dobra. Tylko tak. Ciebie to będę musiał pewnie wykopać w drugą stronę. Tylko weź tą kasę. I tutaj to wysadzimy. Dobra, 28,70, rozrzut fajny. No ale niestety kula ognia nadal. Nadal kula ognia niestety. No, pojemność 3, pojemność 2. Możemy to zamienić, no bo te różdżki się bardzo jakoś od siebie nie różnią. Jakoś one się ewidentnie od siebie nie różnią pod tym względem. Dobra, zabity, leżysz i kwiczysz. Tam już raczej nie będę lazł, tylko po prostu weźmiemy jeszcze tamtą różdżkę, która jest na dole. Musimy się do niej dostać. O, właśnie w ten sposób chciałem to zrobić. No, tylko ten ogień to tu mi nie pasi. Może się nie podpalimy. I co tu jest? 0,775, pojemność 5 sztuk, rozrzut w miarę, nie jest zły. Opóźnienie 0,7, no to będzie napierdzielać, tylko jest ładowanie 75 sekund, 0,75 sekund, nie, niecała sekunda niby, ale jednak. A to kastuje? Nie. Ej, to nie jest takie głupie. 20 DPS-u, 20 zużycia... Tfu, to jest 5 DPS-u, 20 zużycia many, tutaj tak samo. Ej, to chyba nawet lepiej będzie nam wychodzić. No to niby mamy takie szybsze walnięcie, ale... Jakbyśmy to jeszcze dali do innej wędki, czy do innego... Do innej różdżki, Boże, co ja mam z tą wędką? Dobra, lecimy dalej. Dzisiaj schodzimy jak najdalej. Jak najgłębiej. Mamy 1100 kasy, więc też możemy cokolwiek sobie kupić. I tak, czym ty jesteś? Pyłek. Zobaczymy sobie to na pewno. Kupimy piły. Pyłki też możemy kupić. Pyłek kupmy. Ślad płomieni, to nam jest niepotrzebne. I jajo również nam jest niepotrzebne. Ale teraz tak. Co się stanie, jak zrobimy to w ten sposób? No... Żałuję rewelacji, co z tym nie ma. Ale, tu jest jeszcze sfera energii. Dobra, to też kupmy. Mamy dużo kasy, więc możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli to damy tutaj... I to już jest fajne. To już jest fajnawe, a jeszcze jakbyśmy to dali w ten sposób... W ogóle zerk jest totalny, tylko mana schodzi. To już w ogóle. O, dobra, no jeżeli to odrzucimy, no to mana również schodzi. Bez tego trochę lepiej. Wiecie co, ja zostawię to chyba tak jak jest w tej chwili. To jest ładowanie many 36, 130. Nie no, to jest więcej, znacznie więcej. Ale za to ja bym zmienił to. Mały noszący się pocisk, który naprowadza się na pobliskie stworzenia. Ej, to może być ciekawe. Wiecie co? Ja bym to dał do tego. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie działać, bo mówię, raczej to nie będzie super hiper, ale myślę, że ta różdżka będzie mnie satysfakcjonowała jak najbardziej. Dosyć mocne pierdzielnięcie, tylko no mówię, ten rozrzut 5. To już mnie bardziej boli. No to jest za duże to ładowanie. Myślę, że damy radę z tym rozrzutem, to nie jest problem. Dobra, na większe jakieś creepy mamy to. Wtedy nie mamy żadnych bomb, to jest trochę problematyczne. No ale trudno, damy radę. Damy radę, idziemy dalej. Jakie mamy tutaj perki? Mały odrzut. Odrzut spowodowany przez zaklęcia jest znacznie zmniejszony, ale latają one odrobinę niżej. Wskaźnik. Twoje zaklęcia lecą szybciej, mają mniejszy rozrzut, a ty masz przydatną linię wzroku do celowania. Aha, to jest ciekawe. Rzucone przez ciebie zaklęcia zawracają w twoją stronę, lecą szybsze i zadają więcej obrażeń. No tak, tylko jak sobie to rzucimy i nie daj Boże nas potem to trafi, to będzie problem. Dobra, ja chcę wskaźnik, ewidentnie. I to jest fajne.
Mamy mniejszy rozrzut chyba. Na pewno mamy mniejszy rozrzut. I są chyba szybsze. Ale tak, gdybym chciał na jedynkę, ciebie na dwójkę, na trójkę to w sumie tam rybka co tam będzie. I lecimy dalej. Kopalnie. Nasze kochane kopalnie. Zawsze idę w prawo. No, chciałem powiedzieć, że zaraz pójdziemy w lewo, ale jednak nie pójdziemy w lewo. Jednak nie pójdziemy w lewo. No i dobra, to jest naprawdę ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. No te pociski lecą tak szybko. Stale obrażeń nie mają jakichś tam super małych. Więc... zrobiłem to dla własnego bezpieczeństwa, wierzcie mi. Dobra. Zdechło to coś. Umierać. Jest kolejna różdżka. Tylko czemu to nas wypycha? Kolczasty zbiornik zarodników. Przywołuje zbiornik zarodników, który przyczepia się do powierzchni. Następnie rośnie i wybucha, wystrzeliwując kolce. Fajne, ale nie dla nas. Podwójne zakręcie. O, to jest świetne. Dodaje do szki 30 punktów many. To też jest świetne. To choćby nie wiem co zabiorę. Ta różdżka nie jest jakoś tam ambiwalentna. I tu jest opóźnienie 0 i 0,13. O kurde, dobra. Ja tą różdżkę zabieram. Zabieram tą różdżkę. Mam nadzieję, że to przeżyjemy, bo chcę ją przetestować. Trzeba mieć walić jak z CKM-a. Oj, kochani, chyba nam się nawet fajny taki ran robi. Fajny nam się ranik robi, nie powiem. Dobra, niech to wybuchnie sobie. No spokojnie. Nie, was przepraszam, że ja tak mogę mówić przez nos delikatnie. Chociaż no, ja zazwyczaj praktycznie mówię przez nos, ale tym razem naprawdę dosyć potężnie mogę mówić przez nos. No ale niestety, tak wyszło. No właśnie, to jest problem, jeżeli chodzi o tą różdżkę. O, lej się, lej. Rozwalamy to. Dobra, rozwalone. Złota niestety... No kurde! Nie przegraj, Shiro, nie przegraj. Pazerny jestem w cholerę, naprawdę pazerny jak nie wiem. Dziadyga ze mnie, ale w realnym życiu nie jestem pazerny, kochani. To tylko ogólnie w grach jestem pazerny. No, dobra, trafione. Niech się ten węgiel spali powolutku. I kolejna... Oż ty gamoniu, ale żeś mi tutaj zrobił surprise'a. Co to jest? 0,33, 0,62, maksymalna mana 220. Ej, to też jest fajne. Iskrowe pociski, no one mają małe DPS-y. Ale jeszcze to podwójne zakręcie. Tak jakiś soundtrack można było zrobić. Dobra, no... wszystko pięknie, ładnie, ale bez tego kryształu nie będę miał bombek. Więc nie wiem, czy przypadkowo nie zamienimy to na tą różdżkę. I tak właśnie zróbmy. Trudno, no wiem, że kupiłem to w sumie za 15 tylko, więc luz. No ale bombki nam się mogą przydać. Bombki nam się mogą przydać. Tu na dole już nic nie ma. Co mi brakuje w tej grze minimapy, naprawdę. Leć ta. Kolejna różdżka. O nie! Jesteśmy zgubieni. Dzwońcie po karetkę, ale nie dla mnie. Ale nie dla mnie. Złota mnie dajcie, no właśnie. O, i mamy kolejnego HP-ka. 135 maksymalnego zdrowia. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Dobra, leć sobie tam, zostaw nas, to ja ciebie zostawię. Masz ty cholerę, nie chcesz, to nie. Miałeś szansę. Miałeś szansę, a ja mam darmowego golda. Dziękuję.
Czy to jest drewno, jak myślicie? O, ewidentnie. Ewidentnie drewno. O nie! Miniboss, miniboss! W sumie taki z niego miniboss jak z kolei dupy autostrada, ale... No ale miniboss. Co tu się stało? Jakim cudem ja go zabiłem, to ja nie wiem. Nie, nie trafię w to złoto. Gdzie są nasze goldy? No widzisz, po co ci to było. Już nie ma złota, naprawdę? Tu nie było złota? Tu nie było złota. Tu nie było już złota. Czy to już jest koniec mapy? Tak, to jest koniec mapy. Więc jeszcze oczywiście, jak to ja, przyjdziemy się na lewo. Trochę złota jeszcze. Wytuliłem. Leć! Ja się najbardziej chyba z tymi brońmi to boję. Tych typeczków. Nie idź tam! Dobrze. Nie weszliśmy. Znaczy, wy pewnie byście się cieszyli, żebyśmy tam weszli. Ja to rozumiem, ale... Ten kwas raczej bezpieczny dla nas nie jest, prawda? A nie! Dobra, mamy was. Gałgany. Mamy was, gałgany. Ile tych strzelających dziadów tu jest? I kolejny HP-k. Kolejny HP-k. No, naprawdę. Ja tu po HP-ka idę. Chyba do niego nie dojdę. Już mam 14 kryształów niby jeszcze, ale... Kurde. 4 kryształy się... No oczywiście, że nie. O, jak się prawie zabije, to będzie śmiesznie. No, co ci naprawdę? Zmyj coś w siebie. No my tam nie wyjdziemy. Jestem zbyt upośledzony na to. Nie, no ja tego HP-ka to ja chcę wziąć, no. Czekajcie, może z drugiej strony jakoś będzie wejście. Wszystko jest po skosie, no. Czemu nie mam żadnej czarnej dziury czy coś? No dobra, może jak to się spali, to będzie jakoś lepiej. To przejdźmy się jeszcze na dół w międzyczasie. Ale tu atmosfera, jak nie wiem. No tak, kurde, oczywiście się jeszcze podpal. No ugaś się. Dobra, spaliło się? Spaliło się. Miejmy nadzieję, że po tej stronie będzie przejście. Oj, jest jeszcze kolejna różdżka. I jest przejście. Całe szczęście. Ja właśnie przeszedłem sobie po bombie, naprawdę. No, weź to, gamoniu. Au! Au! Dobra, mam 31 HP. Żarty się skończyły. Żarty się skończyły. Tu jeszcze złoto nam leci. A, bo tu grzybowy biom jest. Ale my nie mamy życia nawet, żeby na niego się przejść teraz. Dobra, nie, wracamy, bo ja znam swoje szczęście. No właśnie, taki na przykład 26 HP. Wracamy, kulturka. Ja wiem, że tu jest jeszcze różdżka. Ale dajemy sobie już spokój z tym. Wracamy grzecznie. Jak Pan Bóg przykazał. Jezu, no naprawdę jeszcze zdechnę. Na szczęście żyję. Szybko HP-ki. Co tu jest na dole? Kamienie? Jakieś kamyczki, no. Dobra, mamy różdżki. Tasowanie, nie? No duże ładowanie, bardzo duże ładowanie.
Tu też jest bardzo duże ładowanie. 32, 10, 56 maksymalnej many, no to co sobie mogą... Ale nie. Ej, dobra, to jest interesujące. 0,868, to też jest w sumie fajne. 10, 104, minuta 4, 2, minuta, sekunda 43 i też teleport. I ta jest minus 50, tylko... Czy to jest teleport, czy to jest przyciąganie kogoś do siebie? To jest pytanie za milion punktów. Gdzie co? Dobra. Kupmy sobie... Którą ja chciałem? Tą chciałem, prawda? Tak, za 400. Ale to za chwilę. Weźmy na razie to, wywalmy. Tą chciałem, czy tą? Tą. Za 400. Dobra. I tak, co ona ma? Podwójne zakręcie z rozrzutem, ślad ognia i pociski dyskowe. A i te zarodniki. Ale nie. Nie, bo ja trójkę klikam, Boże. To jest to. Ale to śmieszne, bo... Jak w sumie tu też był ten pocisk dyskowy. A nie, to były te grzyby. Ej, ale to mocno nawala. Jak kogoś walnie, to zabije. To co ona taka jest wolna? Opóźnienie 0,17. No, no to się teraz wszystko wyjaśniło. Jeżeli damy to w ten sposób, też cholernie wolne. Też cholernie wolne. Dobra, zabieramy to. Manę też zabieramy. No ma opóźnienia 0. I 0,13 ładowania tylko. To czemu tak... A nie, to ta wędka. O kurde, ale ona ma słabe ładowanie many. Ale jakby dać to tu jeszcze. To chyba nam dodaje opóźnienie 0,17. No właśnie. Opóźnienie plus 0,5. 0,17. 0, minus 0,8. Czyli to nam zmniejsza. Ua. Ej, dobra, to jest fajne. Już trochę wolniej. Ale przecież jest minus 0,8. Już tu jest minus 0,8, to czemu to jest tak? Minus 0,2. No to już ma nas zapierdzielek, nie wiem. Dobra, ale dzięki temu, że mamy tutaj to... Tylko tu jest tasowanie i tak. Więc nieważne gdzie to damy, to i tak będzie działać w ten sam sposób. To ładowanie to jest masakra. To ładowanie to jest masakra, naprawdę. Obrażenia 5, rozrzut 22,9, spory. A jakbyśmy to jeszcze dorzucili? Ej, dobra, to jest fajne. Czy te zarodniki zabijają mnie? Chyba nie. Naprawdę sporo DPS-a, ale ta mana to jest po prostu żałosna. Ta mana to jest żałosna w tej chwili. Ej, dobra, co się zmieniło? Zużycie many minus 30. Ej, dobra, teraz nam nie schodzi. I to jest fajne. To jest fajne. No jakbyśmy sobie dodali jeszcze trial do ognia. Uła. No nie powiem. No właśnie, ale również sam się mogę podpalić. To jest problem. To ja tego nie chcę.
Ja wolę to, co było. Też jak jeszcze byśmy sobie to dodali. Ale nie jest to chyba jakieś super lepsze. To chyba nie jest lepsze. To może jest. No dobra, wydaje się, że jest jednak. No to żebyśmy dali tego traila. No z tym to nie wychodzi dobrze, ale z tym to już było fajne. No, DPS jest znacznie lepszy, no ale rozrzut też spory. Dobra, zostawiamy to jako główną naszą różdżkę. Z tym, czy my coś możemy zrobić? Ile to ma DPS-a? Powiedziałbym, że bez rewelacji. To możemy sobie wziąć. 32.03 0.17. Dlatego to tak w miarę jeszcze wychodzi. No ale tak jak tu na przykład, no nie oszukujmy się, ta różdżka nam nic nie daje. Ja sobie pozabieram te perki, które są i tak mi w sumie niepotrzebne i sobie to wyrzucę. Coś wyrzuciłem, co nie trzeba, prawda? Oczywiście, że tak. Wyrzuciłem to, co chciałem. Znaczy, co nie chciałem. A chciałem wyrzucić tą. Tą zostawimy sobie na te kryształy. I damy jeszcze trial effect. O! I to może być ciekawe. Dobra. Chyba jesteśmy już zrobieni na maksa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czekaj, coś tu jeszcze było? Teleport, kurde, właśnie, może jeszcze jedna różdżka do teleportu by się przydała. To jest niby 55 golda, to nie jest jakoś dużo. Tylko czy to jest teleport? Przyciąga uderzony cel w twoim kierunku, to nie jest teleport. No właśnie, to nie jest teleport, dobra, no to trudno. To ja nawet tego nie chcę brać ze sobą, bo będzie mi potem szkoda tego wyrzucić. I co my tu mamy? Sektor odpychania pocisków. Pociski, które wlecą na mały sektor przed tobą, zostają odepchnięte. I silna lewitacja, a dodatkowo wyczuwasz pobliskie przedmioty. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Wszystkie są fajne. Wszystkie są fajne, ale wiecie co, chyba jednak to pole siłowe. Jeżeli chcemy dalej przejść, to ja biorę chyba to pole siłowe. Bo wyczuwasz pobliskie przedmioty. Czym są przedmioty? Pytanie, czy przedmioty to są HP-ki i tym podobne, czy co innego. Ale dobra, biorę to pole siłowe. O kurde, ale to nawala teraz. Dobra, to jest naprawdę teraz fajne. Ej, miało odpychać. On już mi naprawdę sporo zadał. Naprawdę mi sporo zadał. Nie, no dobra, to jest naprawdę teraz boskie. Muszę przestać głupio tracić życie. Przykryty. Dobra. Tego szczura nawet nie zauważyłem tędy. Czy tędy, tutaj. No to już były same zwłoki. No i co mi tu zadało DPS-a, przepraszam bardzo. Dobra, nie będę teraz las na hama, tylko poczekam, aż to sobie przeleci. A, faktycznie odbiło. Odbiło. Odbiło ten pocisk. Ej, nie chcę zapeszać, ale to jest naprawdę bardzo przyjemny run. Walnęło. O. Ktoś tu chyba złapał jakąś różdżkę? Nie. Jakieś jajko. Co? Jajko. Ile golda? Kurde, ach, dobra, złapałem. Ale jestem pazerny. Pazerna świnia po prostu. Pazerna świnia. Najpierw ciebie zniszczymy. O kurde.
Golda, 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 golda mi dajcie. Dobra. Czy on umarł? Nie umarł. Znaczy umarł pewnie. To jest jego brat bliźniak. Kurczę, wziąłbym teraz z powrotu skrzynkę, ale nie mogę, bo jak nie daj Boże coś będzie w tej skrzyni, na przykład bomba, to stracę życie. Ja wiem, że gram teraz bezpiecznie. Czasem możesz nadto. I... O dziwo, nic tu nie było złego. Czym ty jesteś? Przywołanie kamiennego ducha. Aha, czyli to jest to, co było wcześniej. Co tam zabiliśmy przed chwilą. Ładowanie many 820 na sekundę, plus maksymalna mana 160. Ej, to nie jest zła różdżka. Ale kochani, tutaj zakończymy nasz odcineczek, ponieważ jest już ponad 30 minut nagrania. A ja sobie to pokontynuuję dalej. Tak więc trzymajcie się, gra był dla was Shiro. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i co? Wszystkiego najlepszego w nowym roku, no bo w sumie jeszcze wam chyba tego nie powiedziałem. Ale i tak oglądacie to w poniedziałek, więc luz. Nie, nie w poniedziałek, we wtorek. Tak, we wtorek. Dobra. Trzymajcie się jeszcze raz.